Witam serdecznie szanownych Państwa. Dzisiaj spotkaliśmy się, gdyż chciałem poruszyć trzy kwestie. Pierwsza kwestia to jest sprawa plotek rozsiewanych przez moją konkurencję, jakobym, jeśli obejdę fotel burmistrza, chciał zwalniać pracowników urzędu i miejskich spółek. W tym miejscu chciałem zdementować te informacje, gdyż tak po prostu nie będzie. Jeśli chodzi o samych urzędników, pracowników spółek, BPC-u oraz miejskich jednostek, ich pracę oceniam bardzo wysoko. Uczciwie wobec wyborców i samych urzędników zapowiadam jedynie dwie zmiany. Pierwsza zmiana to jest likwidacja stanowiska rzecznika prasowego. Obecna kadencja pokazała, że to stanowisko jest po prostu zbędne i nie ma potrzeby, żeby funkcjonowała w urzędzie. Druga zmiana to jest zmiana w wydziale promocji. Ja po prostu zupełnie inaczej wyobrażam sobie promocję naszego miasta. Kolejną sprawą, którą chciałem poruszyć, jest szansa, jaka stoi przed nami i kolejna perspektywa finansowa i kolejne unijne rozdanie. W tym miejscu chciałbym wskazać, że już dziś wiadomo, że najprawdopodobniej w województwie będzie rządziła koalicja PO-PSL, mniejszość niemiecka. I tutaj warto podkreślić, żeby pan marszałek na nasze zaproszenie gościł w Brzegu kilkakrotnie. Pan marszałek najprawdopodobniej będzie dalej marszałkiem, mówię tutaj o marszałku Bule. Ja jestem z panem marszałkiem w bardzo dobrych relacjach i jestem przekonany o tym, że te dobre relacje będą nam potrzebne w tej kolejnej perspektywie i starania jak Brzegu o te unijne dotacje. Jestem przekonany, że wykonam to zadanie dużo lepiej niż mój kontrkandydat, pan Wrębiak. I kolejna sprawa, to jest sprawa finansowania szemranej gazety Panoramy, która przez wiele lat manipulowała i przedstawiała i dezinformowała Brzeża. Już dziś zapowiada koniec z finansowaniem Panoramy z publicznych pieniędzy. Nie pozwolę, żeby miejskie pieniądze były wykorzystywane właśnie w taki sposób. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że przed pierwszą turą wyborów byli w niej atakowani praktycznie wszyscy kontrkandydaci ustępującego już burmistrza Wojciecha Kuczyńskiego. Dziś atakowany jestem ja oraz osoby, które udzieliły mi poparcia. Nie jest atakowany pan Wrębiak. Jest to wymowne. I na koniec. Chciałbym serdecznie Państwu podziękować mediom za udział we wszystkich konferencjach prasowych, za to, że Państwo byli z nami i za Wasze pośrednictwo mogłem mieszkańcom przekazywać to, co zamierzam w Brzegu zrealizować. Mój program wyborczy i bardzo w tym miejscu Państwu dziękuję. I na koniec ostatnie słowo. Szanowni Państwo, w niedzielę staniemy przed bardzo ważnym wyborem, od którego zależy przyszłość naszego miasta. Macie do wyboru Państwa moją kandydaturę oraz kandydaturę pana Wrębiaka. Moja kandydatura to nowoczesne miasto i realne zmiany w Brzegu. Jak już pokazałem, jestem uczciwy wobec wyborców. Pokazałem moich współpracowników. Wszystkie karty są na stole. I z drugiej strony mamy kandydaturę pana Wrębiaka. I tutaj mam wrażenie, zakonserwuje ona obecny układ w Brzegu i nie nastąpi ten rozwój w takim stopniu i tak mocno jak w przypadku mojej kandydatury i tych działań, które chcę przeprowadzić. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za udział w tych konferencjach i mam nadzieję, że w poniedziałek spotkamy się tutaj i będziecie mogli mnie Państwo już udzielać wywiadu, będę mógł jako burmistrz. Dziękuję bardzo.